Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie ryby w horoskopie miłosnym na jesień tego roku. Od razu zapraszam do wysłuchania. Ryby, jesień 2022 roku. Jak będą sprawy miłosne, uczuciowe wyglądały? Ryby. No, kochane rybki, no, może być bardzo ciekawie. Karta wyjściowa, czyli jak dosłownie będzie za chwilę, to jest karta wisielca. Prosi ona o to, żeby zmienić perspektywę, bo perspektywa, tak, patrzenie obecne wasze na uczucia, na miłość nie jest właściwe, nie jest już aktualne, nie rezonuje z wami. Także zmieńcie perspektywę, jeżeli chodzi o uczucia. To, co przeszkadza, jest sedno problemu. Król buław i dziewiątka mieczy. Poprzeszkadzać może albo mężczyzna jakiś, albo to może być kobieta oczywiście, no ale człowiek z przeszłości, tak? Który powraca na przykład jak bumerang, albo człowiek, który wam się bardzo podoba. No, też często jest to nerwowy człowiek, tak? Osoba temperamentna, charyzmatyczna, no ale ona przeszkadza. Sedno problemu dziewiątka mieczy. Albo po prostu ten etap z tą osobą nie chce być zakończony. Ta osoba nie chce, żebyście zakończyły, kochane rybki, z nią na przykład znajomość, tak? Czy kontakt. Albo przez tę osobę macie, kochane rybki, jakieś przygnębienia, uzależnienia, nałogi, problemy, smutki, tak? To wszystko, co nie sprzyja. Karta rady są dostateczne. No oczywiście, wyzwól się, kochana rybko, z tego. To jest katarzis. Wyzwalam się, uwalniam z wszelkich negatywów, zostawiam za sobą. Nie pozwalam wracać, tak? Jak efekt jojo dosłownie tym osobom z przeszłości. To, co nieuniknione i wynik, paść mieczy i dwójka mieczy. No nieuniknione jest to, że gdzieś tam ta poczta pantoflowa, gdzieś tam jakieś troszeczkę plotki, donosy, tak? Towarzystwo, które lubi plotkować, może się przy nas pojawiać, tak? Albo wyszukiwanie informacji o kimś, albo jak coś, komunikatory, tak? No i wynik dwójka mieczy. I to wszystko może was wprawiać, kochane rybki, w trochę w takie wątpliwości, zakłopotanie. Na szczęście, paść denarów, będziecie korzystać z szans, które wam los będzie zsyłał. Kochane rybki, potraficie to robić. Los będzie zsyłał jedna po drugiej szansę na polepszenie sytuacji, na nową jakość, komfort życia miłosnego, uczuciowego i wy potraficie, kochane rybki, z tego korzystać. Także, no może nie być to łatwa jesień w kwestiach uczuciowych, ale wychodzicie z tego wszystkiego, no z zyskiem, tak? Z radością, z miłością, i z lepszą po prostu, lepszym myśleniem takim, tak? Z lepszą perspektywą właściwą. No i po prostu z szansą do wykorzystania, także i wykorzystujecie te szanse. Także no, będzie super. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam za was kciuki, życzę powodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.